Bardzo często wracają ludzie do takiego tematu wczesnego średniowiecza, a że kiedyś to Polki nie były takie cnotliwe, a że są przekazy jakieś, gdzie jakiś arabski podróżnik zapisał, że jeżeli tam powiedzmy sobie ktoś brał Słowiankę, tu Polkę konkretnie, jakiś chłopak brał za żonę, po czym się okazało, że ona jest dziewicą, no to ją odsyłał do domu ze słowami, że gdyby w tobie było coś dobrego, to by cię któryś już wziął tam wcześniej, bo no, se dziewicy nie życzy. Nie? Szczerze mówiąc, jest to mocno daleko idąca nadinterpretacja. Nie było to tak, że dziewice za mąż nie wychodziły, bo musiały wcześniej w nocku pałe dziewictwo stracić. Ta kronika arabska jest źle przetłumaczona, natomiast te późniejsze kroniki pisali już zakonnicy. Chłopaki siedzieli w męskim gronie pozamykani, na głowę im się rzucało i męskie fantazje swoje robiły. Wiadomo, że im się marzyło coś takiego, że dziewczyny same przyjdą i będą się prosiły, żeby do łóżka z nimi pójść, nie? Ranga tego dziewictwa zaczyna wzrastać dopiero w średniowieczu. To się wiąże z kolei z tym, że tak powiem, rozwarstwieniem społeczeństwa na te poszczególne kasty chłopów jakichś duchownych, którzy oczywiście w tamtym czasie żony i dzieci mieli, warstwę rycerską, książąt, władców. Tu w grę wchodziło o to, że po ojcu dziedziczymy majątek i chodziło o to, żeby jakieś bękarty tego nie dziedziczyły, więc lepiej, żeby ta żona jednak była pomimo wszystko dziewicą, mieć tą gwarancję, że to dziecko będzie moje, co oczywiście było tam złudną gwarancją, bo zawsze gdzieś w kącie mógł stać koniuszy albo jakiś inny pachołek, nie? Pan wyjechał i było po sprawie. Nie w tym rzecz, do kogo dzieci są podobne, ważne, żeby zdrowe były. Tylko ten pierwszy potomek miał być jednak tym moim potomkiem i zaczęto na to zwracać uwagę. Poza tym ten kult wprowadzony przez chrześcijaństwo, ten kult Maryi, dziewicy, tego wszystkiego, to zaczęło powolutku rzucać się ludziom na głowę. Zakonnicy zaczynali kler, no oczywiście nie każdy kler, bo tak jak powiedziałem, większość tego kleru siedząca po wiochach czy po miasteczkach, oni mieli żony, dzieci, bywało, że nie jedną żonę, drugą żonę, oni się tam specjalnie nie certolili. Mieli kochanki oprócz tego jeszcze, natomiast zakonnicy to są zakonnicy. Oni już żyli w innym miejscu, w innym gronie. Opis kobiecej urody był dosyć ciekawy przez nich, oczywiście nie męskiej, tylko kobiecej, bo tak jakby się mężczyźni składali z czegoś innego, ale na przykład opisują, że całe piękno kobiety zawiera się w skórze. Natomiast gdybyśmy zajrzeli głębiej w te wszystkie dziurki, to tam jest zgnilizna, śluz, krew, smród, odchody. I w zasadzie to jest taki worek z odchodami, który... Czy przyjemnie się przytulać do worka z odchodami? No mniej więcej tak opisywali kobiety. No to są dosłowne zapisy z kronik gdzieś tam 12-11 wiecznych, nie? Facet oczywiście nie miał żadnych dziurek i do których zaglądać nie trzeba było, tam nic nie było w tych dziurkach, nie? Oczywiście ani baboli nie było, ani odchodów nie było, nic nie było. U faceta tego nie ma, to jest tylko u kobiety. Ich uważano za ludzi światłych, mądrych. No i tak to zaczynało w społeczeństwie powoli funkcjonować. Im więcej oni tam sprzed ołtarza tych głupot wygadywali, im więcej o tym dziewictwie gadali, im więcej o tym diabelstwie, które w kobiecie się zawiera, mówili, no to te kobiety zaczynały powolutku tak spadać, że tak powiem. Tak jak gdzieś tam w czasach słowiańskich była kompletna równość. Tak potem, tak jak we wczesnym chrześcijaństwie była też jeszcze w miarę kompletna równość, tak już XI, XII, już nie mówiąc o XIII wieku, z kobiety robi się, za przeproszeniem, narzędzie szatana i worek z łajnem. I nie ma, przepraszam, to zaczyna się utrwalać. A faceci, jak to faceci, im się to podobało, nie? Tu będziesz babą mi podskakiwać, nie? W łeb i się cicho. Słyszałeś, to w kościele mówili. No to już byli tacy dewianci seksualni czasami, że można było umrzeć ze śmiechu, jak się czasami czytało, co oni wypisują i co oni mają za pomysły. No oczywiście oni bardzo lubili sprawdzać, czy dana kobieta jest dziewicą. To było ich ulubionym zajęciem. Sprawdzanie dziewictwa to jest podstawa. Oni się na tym najlepiej znali, która jest dziewicą. Jak sprawdzano, czy dana niewiasta jest dziewicą? Otóż brano dużą beczkę z winem, odszpuntowywano ją tam od góry, po czym, pamiętajmy, że majtek w tamtym czasie nie używano, dziewczynę okrakiem sadzano, że tak powiem, konkretną częścią ciała nad szpuntem, kazano jej otworzyć usta i wąchano, czy nie czuć zapachu wina. Jeżeli już dziewicą nie jest, no to musi jechać z ust winem. No. Nie ma zmiłuj, no. Czasami, powiedzmy, kładziono ją rozkraczoną na stole, zapalano świeczkę, otwierano drzwi i patrzono, czy świeczka zgaśnie, bo będzie przeciąg. Wystarczy pooglądać również miniatury przy dawnych kronikach. Tam jest mnóstwo ciekawych obrazeczków. Tam są bardzo często obrazki, jak to pan się modli gdzieś przy klęczniku, a zakonnic właśnie obrabia jego żonę w łóżku, nie?
Takich obrazków jest bardzo dużo. Co oni tam wyprawiali z tymi kobitkami różnymi, spowiednicy, niespowiednicy. Często dochodziło do afer królewskich, gdzie powiedzmy królowa miała swojego spowiednika, ale po jakimś czasie spowiednika w worze pokutnym odsyłali do Rzymu, bo coś było nie tak. Nie? Oni wychodzili z założenia, że oni rozgrzeszenie dostaną od razu, sami też mogą go udzielić, więc różnie to wyglądało. Po prostu średniowiecze jest to poplątanie wszystkich pojęć. Z jednej strony Matka Boża, która jest wzorem, jest kobietą, więc jest czymś niesamowitym dla ludzi średniowiecza. Z drugiej strony pewne niewiasty, które są naśladowczyniami, które są błogosławione, do których się modlimy, które uważamy za święte. A z drugiej strony jest to worek z odchodami i narzędzie szatana, więc pogubić się w tym można bardzo szybko. Kościół w tamtym czasie czasami dziwne rzeczy robił, pomimo że był również, tego absolutnie sobie nie odmawiamy, kościołowi, był sprawą szybszego postępu nauki i rozwoju cywilizacyjnego, no to również miał takie dziwne rzeczy, że jak na przykład, to jest obecnie błogosławiona Dorota z Montw, która na Zamku Krzyżackim w XV wieku w Kwidzyniu kazała się zamurować w maciupeńkiej celi, zostawić niewielkie okienko i ona tam siedziała we własnych odchodach, smrodzie, brudzie, w jednej szacie zimą i latem. No, oczywiście zmarła tam po 3 latach i to był wzór do naśladowania. No, została błogosławiona. Takie pomysły też mieli. Pod wpływem tego całego cyrku niektóre dziewczyny też zaczynały patrzeć na świat inaczej. Biorąc pod uwagę, że śmiertelność w przyrodzeniu dzieci była bardzo duża, śmiertelność dzieci też była bardzo duża, tylko 50% dożywało do mniej więcej 5-6 roku życia. 50% umierało z naprawdę bardzo różnych przyczyn. A sam połóg, poród, był tragiczny dla kobiety często. Gorączka połogowa była czymś standardowym. Umierało przy połogu bardzo dużo osób. Te, powiedzmy, baby, które te akuszerki, które się tymi porody przyjmowały, które się tym zajmowały, one tak nie do końca wiedziały, że jednak te ręce należy umyć potem w czymś, w jakiejś ciepłej wodzie, przy pomocy nawet tego średniowiecznego mydła. Zdezynfekować to, czy to jakimś tam gorzałką, powiedzmy, czy winem nawet, porządnie umyć w winie, to już jest dezynfekcja. One przyjęły tutaj poród, przyjęły tam poród, potem poszły, zjadły obiad, poszły spać rano, przyjęły kolejny poród, pomieszały trochę w łajnie, które akurat koza zrobiła, więc trzeba było to sprzątnąć i szły do kolejnego porodu. Mycie rąk raczej nie leżało w ich naturze. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają różne problemy czasami z płodnością. Jeżeli coś z tego nie wychodziło i tych dzieci nie było w średniowieczu, absolutnie standardowo była to wina kobiety, tam nie było innej możliwości. To kobiety są zawsze wszystkiemu winne. Więc w takich sytuacjach próbują, nic nie wychodzi. Na rozwód nie ma co liczyć. Nie wiadomo, czy papież go da, jeżeli to po ilu latach. Potomstwo chce się mieć, bo dynastię trzeba przedłużyć. No to po prostu czasami odsyłano do domu, brano kogoś w konkubinat, to zawsze licząc na to, że uda się to małżeństwo rozwiązać. Szansa niewielka, ale było bardzo proste rozwiązanie. Pan zostawiał paru facetów w zamku zaufanych. Chłopaki, tu jest kasa, wiecie, co macie robić i wyjeżdżą, nie? Po czym nagle w nocy się okazywało rano, że pani śpi w tym łóżku, ale uduszona chyba, bo coś się nie rusza. Jedyny sposób na pozbycie się takiej żony. Wszyscy książęta tak, jedni byli bardzo pobożni, mądrzy, ginęli powiedzmy w walce za wiarę, bądź w walce za ojczyznę. Inni z kolei mieli dość ciekawe pomysły. Zboczeni seksualnie, bo w tamtym okresie albo się zostawało wielkim, albo się zostawało małym. Kochanek, nałożnic mieli ci książęta zawsze bardzo dużo. Teraz ludzie są ostrożniejsi pod tym względem. Czy inni? Bardzo w to wątpię. Tu się nic nie zmienia. Raczej charakter ludzki pozostaje ten sam. Kto ma pieniądze, ten rządzi. Kto nie ma pieniędzy, ten jest grzeczny i próbuje związać koniec z końcem. Natomiast władza deprawuje, władza zawsze deprawuje i albo się dorywamy do szmalu, albo do kobiet, albo do wszystkiego razem. Te kobiety potrafiły urodzić czasami bardzo dużo. Dzisiaj ja pomijam kronikarskie jakieś nieścisłości czy fantazje, gdzie czasami, bo jakąś tam powiedzmy pielgrzymkę odbyła do jakiejś świętej Hildegardy, Bóg wie skąd, pomodliła się i Bóg ją tam obdarzył 40 dziećmi, że potrafiła urodzić co 2-3 godziny, rodziła 5 albo 6, nie? No i takie zapiski w kronikach się znajdują. Więc wiadomo, że to są jakieś totalne nieporozumienia. Starano się tym dzieciom zapewnić jakieś warunki jak najbardziej godziwe.
tak jak powiedziałem, no niestety warunki były takie, jakie były. Głód, choroby, zwierzęta domowe. Naprawdę sporo dzieci ginęło rozszarpanych przez świnie, przez psy. Topiło się w fosach, topiło się w sadzawkach, ginęło w lesie. Zboczeńcy istnieli w tamtym okresie również. Ginęły w inny sposób, mniej ciekawy i przyjemny. To było na porządku dziennym po prostu. No, niedożywienie, brak szczepień. Do 6 roku życia dożywało powiedzmy jakaś tam grupa, ale 50% umierało wcześniej, z czego pewna część zaraz po urodzeniu, w ciągu 2-3 dni lub kilku dni na skutek gorączki połogowej. Po czym, no niestety, pomijając zarazy jakieś większe, które również dziesiątkowały ludność ogólnie, pomijając głód, 70% z tych dzieci umierało na zwykłe choroby, które obecnie mamy szczepionki. To wszelkiego rodzaju ospa, nie ospa, odra, poza tym zostawały kalekami na skutek jakiegoś tam hajnego Medina, choroby czy innych. Dzieci kalekie przestawały interesować kogokolwiek. One najczęściej umierały porzucone same sobie. Rodzice niby się nimi zajmowali, ale to szkoda było inwestować w coś takiego. Mamy kochały swoje dzieci, ale mając do wyboru podzielić tą garstkę jedzenia między te zdrowe i tą kalekę, to nie ma co sobie głowy zawracać. Wiadomo, że te zdrowe są ważniejsze. Tak to mniej więcej kiedyś wyglądało. Dzieciństwo kończyło się szybko. Dziecko 12-14-letnie było uważane za dorosłe już w pewnym sensie. Owszem, trochę z tego dzieciństwa jeszcze miało, ale to już było dziecko, które miało w pewnym sensie pewne prawa. 12-latki wychodziły za mąż bardzo często. Tutaj też ja bym był taki ostrożny w tych... Ja wiem, że w tej chwili w internecie dziesiątki memów się pokazują. Pamiętajmy, że teraz tam wrzask taki, a w islamie to się żenią z 12-14-latkami. No we Włoszech też się żenili w tamtym okresie z 12-14-latkami w średniowieczu. Był to standardowy okres, kiedy powiedzmy dziewczyna dostawała pierwszą miesiączkę i uważano ją za dorosłą. No i po dyskusji jest. Na naszych terenach, na skutek zmian klimatycznych, których teraz się mniej zaciera i również żywienia, tutaj dojrzałość płciowa następowała troszeczkę później. Tutaj to było w wieku 14-15 lat. Teraz to się zaciera już. Ale jeżeli wyrzucimy do średniowiecza, to u nas dziewczęta dojrzewały później. Więc u nas ten okres za mąż pójścia był też troszkę późniejszy. Pomijam oczywiście, tu nie chodzi o tak zwane życie seksualne i reprodukcję, tylko za mąż to można było czy ożenić się w wieku 6-7 lat. To nie ma nic do rzeczy. Małżeństwa dynastyczne to jest zupełnie osobna działka. Bogate małżeństwa między patrycjuszami miejskimi czy książętami. To są sprawy rozwiązywane na innej płaszczyźnie. I tu rozmawiamy o czymś innym. Pamiętajmy, że król Jadwiga wyszła za mąż za Jagiełę. Jako niemalże dziecko jeszcze, a Jagiełło miał w tym czasie ponad 30, więc 36 chyba dokładnie, o ile dobrze ustalono datę jego urodzin. Ale pamiętajmy, że pierwsze dziecko to ona miała w wieku 20 paru lat, więc tutaj zachowajmy daleko idącą ostrożność w osądzaniu. Te dziewczyny też były wtedy inaczej wychowywane, inaczej kombinowały, inaczej myślały i też inaczej się zachowywały. Tu należy zachować daleko idącą wstrzemięźliwość, co wcale nie oznacza, że to było dobre, czy one były na wszystko przygotowane, bo pamiętajmy na to, że jedna czy druga ciąża w wieku 12, 14, 15 lat, kiedy organizm tak naprawdę jeszcze nie jest do tego gotowy i jeszcze nie dojrzał, kończy się tym, że właśnie te kobiety długo nie żyły. One po prostu bardzo szybko traciły wszystkie zęby, zaczynały chorować, organizm był osłabiony. Pierwsza lepsza choroba czy kolejna gorączka połogowa i poskładane wszystko jak scyzoryk, bierzemy sobie następną żonę. Co jeszcze ciekawego o dzieciach można powiedzieć? W końcu nie widzę problemu, bo przecież można zobaczyć w muzeach zabawki dla dzieci z wykopalisk. Jest tego bardzo dużo. To są zabawki proste, do których teraz się wraca, które są chyba najlepsze dla dzieci, bo najbardziej rozwijają samo dziecko. Danie dziecku komputera czy komórki kończy się wychowaniem totalnego ćwoka i łajzy. W tamtym czasie tych zabawek było dużo, były proste, były bardziej skomplikowane. Im bogatsze dziecko, tym zabawki, stopień komplikacji trudniejszy. Robiono również jakieś tam zabaweczki samobieżne, laleczki, wydające nawet jakieś dźwięki. To też można znaleźć. No i oczywiście dziecko bogate miało większe możliwości rozwoju i rozrywki, bo oprócz prywatnych nauczycieli, których miało obowiązkowo, które miały nauczyć je czegoś, no to miało do dyspozycji również takie możliwości, których nie miały dzieci wiejskie, powiedzmy tam, czy biedniejsze mieszczańskie. To jest jazda konna, przebywanie w odpowiednich ogrodach, zabawa z rówieśnikami, no ale każde dziecko i tak miało na tyle fantazji, że jakoś tam sobie radziło i czas na zabawę znalazło. Więc dzieci jak to dzieci. Szybciej dorastały,
niż teraz. Teraz mamy 30-letnie dzieci. Siedzą twardo z rodzicami i jest dobrze.